Cześć! Cześć wszystkim! Tu w ogóle Poland, w ogóle reaguje. A dzisiaj reagujemy na co? Na drama z Dine Beauty. Dlatego, jak widać, jesteśmy... Kontrowersyjne, ale przyjmijmy. Dobra, Garo, zacznijmy od samego początku. Jakby o co tutaj chodzi? Ponieważ jest już tyle wątków, ale my przebrnęliśmy przez wszystko i ułożymy chronologicznie. Tak, jak w miarę jak to wygląda. Dane wystosowała na swoim Instastory oświadczenie, gdzie ogłosiła, że nie współpracuje w żaden sposób już z marką Skin 79. Tak. Mało koty nam tu biegają, także no, musicie wybaczyć. Jest jak jest. Chciałam was poinformować, że dziś nie współpracuję w żaden sposób z marką Skin 79, a dalsza sprzedaż kosmetyków oznaczonych moim pseudonimem artystycznym i znakiem towarowym nie była ze mną ustalana i od teraz jest i będzie niezgodna z prawem. Ostre słowa. Ostre słowa, jak na Dane. Czyli tak, wiemy, że już ze sobą nie współpracują, nie będą ze sobą współpracować. Zarzuca firmie, że sprzedawanie tych kosmetyków dalsze będzie nielegalne i właściwie ostrzega ewentualnych klientów, że no nie będą brali w tym udział, jeżeli będą to kupować. Tak. I prócz tego jeszcze dowiadujemy się, że w przyszłości nie zamierza już współpracować z żadną marką kosmetyczną, tylko po prostu robić wszystko samodzielnie. Pamiętam jeszcze, jak Marita mega się cieszyła i wielki był projekt i tak dalej. Wielki powrót. Tak, to był też jakiś tam sens powrotu. Więc teraz, gdy daję takie, wiesz, oświadczenie, z którego tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. No tak. Wiesz, rodzi się milion teorii spiskowych, o których też przejdziemy. Czekamy na więcej. W odpowiedzi Skin 79 również na swoim Instastory zamieściło informację, że część dochodu z tych kosmetyków będzie przeznaczany na fundację Dane. Tak. Więc właściwie tak odniosłem wrażenie, że chcieli załagodzić sytuację, czyli zobaczyć, o Jezu, wkurzyła się ostro i w ogóle histeryczka, wiadomo, bo kobieta, więc na pewno histeryzuje i przekażmy tam część tych pieniędzy z kosmetyków na jej fundację, to może jakby wycofa się z tego i da radę jeszcze załagodzić, nie? Tak. Na co Dane odpowiedziała? I odpowiedziała, że nie mam z tym nic wspólnego i że nic się nie zmieniło, żadna firma nie ma prawa do użytkowania, wykorzystywania mojego logo czy znaku towarowego. Także chyba się jeszcze bardziej powiedziała. No, znaczy wiesz co, no to zachowanie akurat Skin, no takie właśnie, no nie wiem, trochę też dziecinne moim zdaniem. No dziecinne bardzo. Liczyli na to, że co, no jakby sam fakt przekazania jakichś pieniędzy na fundację jest super, super fajnie, szczytne. Ale jeżeli to się dzieje w trakcie jakiejś dramy, to można mieć wątpliwości co do jakby wiesz, sensu moralności jakby tego działania. Tak, więc dokładnie. No i jakby drama nabierała rozpędu, Dane opublikowała zdjęcie z obgryzionymi paznokciami. I smutną twarzą. I smutną twarzą. I napisała, czuję się fatalnie, wczoraj nagły stres mnie zniszczył, nawet nie wiem, co się stało z moimi paznokciami, trzy kropki. Wiecie, no jakby to jest oczywiste, że sytuacja nie jest ciekawa, jeżeli nagle tutaj masz jakiś konflikt z międzynarodową marką, my coś o tym bardzo dobrze wiemy. To prawda. Pozdrawiamy TVN. No jak dla mnie coś takiego jest, no wiadomo, ma wzbudzić współczucie. Ma wzbudzić współczucie. Ma zebrać więcej ludzi, sympatyków, no mam zniszczone no paznokcie. Znaczy nie wiem, na ile to było wyrachowane, a na ile robiła to nieświadomie, no ale jakby taki był cel, do czego też później przejdziemy. Na co wszystko? Finally. Skin napisało kolejne oświadczenie na swoim stories. A już stories. Takie bezpośrednio odwołując się do tego, co napisała Dane na samym początku. I napisali, Skin 79 w Polsce zakończyło z inicjatywy Skin 79 współpracę z DM Promotion Daniel Majewski w zakresie promocji marki Skin 79. Umowa z Dane w zakresie produkcji, sprzedaży i dystrybucji linii kosmetyków Dane Beauty Loves Skin 79 jest w dalszym ciągu obowiązująca.
Okej, więc tak, rozłóżmy to. Rozłóżmy to. Czyli tak, to jest znaczące. Oni dają do zrozumienia, bo jasno piszą, że zakończyli współpracę ze swojej inicjatywy, czyli oni jakby zerwali umowę, tak. Co by się zgadzało z pierworodnym, pierwszym oświadczeniem Dane, ponieważ ona nie napisała w nim, że rozwiązuje umowę, tylko że od dzisiaj nie współpracują. Tak. Tak. Okej, czyli to wyszło od nich, a pewnie zastanawiacie się, czym jest DM Promotion Daniel Majewski. Jest to firma założona przez Daniela Majewskiego jeszcze przed ślubem z Dane. I jak tutaj CSI w ogóle Poland wyśledziło, jest to... Jednoosobowa firma. Tak, więc nie jest to spółka, więc to nie ma możliwości... Dane nie ma do nich żadnych praw. Tak. A jej firma tak naprawdę należy do Daniela. O czym on sam powiedział na Twitterze. Jeśli kogoś to uspokoi, to napisze jedynie, że logo, nazwa i znaki towarowe Dane oraz Dane Beauty są zarejestrowane i należą tylko i wyłącznie do Dane, a właściwie to dokładnie do mnie. Nikt nie ma na nie z nami umowy. Totalny chill, nie mamy zamiaru się nawet wkręcać, napisał Daniel. O. I tam się wdał w dyskusję z jedną dziewczyną. I napisał na przykład też, że wyrośliśmy z pisania na Instagramie o pozwach, awanturach, etc. Czyli? To dziwne, bo ta akcja się zaczęła na Instagramie. Tak, od niej. Czy to rzeczywiście to wszystko należy do Dane, czyli do Daniela? Czy Daniel jest to tak naprawdę Dane, czy to jest ta sama osoba? Według Urzędu Patentowego zastrzeżenie nazwy Dane Beauty jest w toku. Jest w toku, czyli ta nazwa nie jest jeszcze zastrzeżona. I oni nie są jej jednoznacznym właścicielem. Znaczy, no, nie mają patentu na to, no, w tym sensie. Tak, jest to w toku od listopada, w momencie, gdy to jest w toku, pisanie o tym, że oni tylko mają do tego prawo i oni są właścicielami, mija się z prawdą. Zwłaszcza jeśli, co jest oczywistością, Dane podpisała umowę na wykorzystanie wizerunku we współpracy ze Skin79. Tak. No wiecie, musimy też wziąć pod uwagę to, że oni podpisali jakieś obszerne umowy i jestem przekonany o tym, że firma Skin wyłożyła gruby hajs. I wyłożyła... No, na produkcję, promocję tego, oczywiście. Dokładnie, no. I też na pewno, to nie jest tak, że jak ktoś coś zamówi, to oni ci wyprodukują ten krem, tylko pewnie mają cały magazyn tych produktów, tak? Tak? A Dane wyszła z założenia, że zabieram zabawki, kończę zabawę i po prostu, nie wiem, to wszystko ma chyba zostać spalone. Tak, to jest taka lekcja chyba trochę dla influencerów, żeby czytać umowy i wiedzieć, na co się człowiek godzi. Bo to nie jest tak, że jak Kuba Wojewódzki pokłóci się z konsultantem Play na przykład, to może napisać, znaczy później napisze na Instagramie, że nienawidzi Playa. I nie mogą już reklam i proszę teraz zdjąć wszystkie billboardy z moim wizerunkiem. Wiesz co ja chodzi? Ja wiem, o co chodzi. To jest pewna odpowiedzialność i... Dlatego mi się wydaje, że tutaj następuje trochę manipulacja faktami, tym bardziej, że z jednej strony Dane wywleka to na stories, z drugiej strony też mówi wprost, że coś jest bezprawne, czyli jakby zdradzała fragment umowy, która prawdopodobnie jest poufna, ale z drugiej strony, gdy ludzie dopytują, o co tak naprawdę poszło i dlaczego, to mówi, że nie może powiedzieć, bo jest jakby poufna. Tak, jest to bardzo dziwne, ponieważ albo się coś mówi, albo się czegoś chyba, nie mówi. Chyba, że masz coś do ukrycia. Tak, a jeśli zostawiasz to tak w połowie, to ludzie mają prawo, i robią to zresztą, tak. Po prostu wysnuwać jakieś teorie. Wysnuwać teorie. Co właśnie robimy. Co właśnie robimy i jakby to omawiamy, no come on. To są oświadczenia na Insta Stories, jakby wiesz, wszyscy zainteresowani tym żyją tak naprawdę. No dobra, drugą kwestią jest to, dlaczego właściwie całe życie Dane jest w rękach jej męża Daniela? Jeżeli masz swój pseudonim, na którym opierasz swoją karierę, tworzysz w porozumieniu, w kooperacji z jakąś firmą kosmetyczną, kosmetyki, które też zawierają twój pseudonim. I wizerunek, bo Daniel tam w ogóle nie jest zaangażowany w takim stricte. Dlaczego o tym wszystkim decyduje Daniel? Tym bardziej, że w razie ewentualnego, czego nie życzymy, rozwodu, to wszystko należy do niego. No wiem, to jest trochę przerażające. Wiesz, i on to jakby wprost napisał. Tak robi, zobaczmy jeszcze raz, właściwie to dokładniej do mnie.
No i tak, taka jest rzeczywistość. Taka, no wiecie, no można by liczyć na to, że w razie czego on by to jakoś, nie wiem, na nią przekazał, przepisał czy cokolwiek, ale nie musiałby tego robić. Wiecie, o co chodzi? No, mamy nadzieję, że nic do takiego czegoś nie dojdzie. Nie życzymy im oczywiście tego, ale po prostu chyba jest fajniej tak, że jak się jest osobą publiczną, to samemu się i jest się jakby zdolnym do operowania swoim życiem. Wiesz, to samemu nawet, się jakby odpowiada za siebie nawet nie i kieruje swoim wizerunkiem. To nawet nie chodzi o osobę publiczną. Myślę, że każdy powinien decydować o swoim losie. Jeśli może to zrobić, to tak. I po prostu to, na co zapracował, powinien sam o tym decydować i mieć do tego całkowite prawo. Tak. Jakby pamiętajcie o tym, ponieważ życie jest długie i naprawdę może różnie wyjść, a później będziecie płakać i już nie będzie można tego cofnąć. W międzyczasie jeszcze na stronie Skin79 polskiej yes. była cała revolution. Najpierw produkty znikły. Tak, i zakładka cała zakładka znikła. Tak. Po kilku godzinach zakładka wróciła na stronę główną z wielkim logo, gdzie była informacja właśnie o tych tam 10%, które przechodzą na fundację oraz te pozostałe produkty, które jakby rozumiem zostały w ich magazynie, zostały grubo przecenione. Tak. I jakby teraz w momencie, kiedy nagrywamy to, to też sprawdziliśmy i jest rzeczywiście i są chyba trzy obecne produkty w tym momencie, też bardzo przecenione, tak mocno przecenione. A Skin w międzyczasie na stories chwali się, ile przelali pieniędzy znaczy, na fundację Dane, z którą zakończyli współpracę i która teraz mówi, że to nie ona, ale oni, że ona i... Słuchaj, czyli to wygląda tak. Ona po prostu, I'm done bitches, I'm out of here. Oni tacy, dobra, słuchajcie, może spróbujemy, jest wielki pożar, więc oni wezmą, otworzą okno. Wiecie tak. O co chodzi? Z tą fundacją. Wtedy ona jakby, no way, po prostu bye. Więc oni wtedy rozwiązują, oddają do zrozumienia, jakby już nie mają wtedy żadnych skrupułów, dają do zrozumienia, my rozwiązaliśmy umowę i nadal będziemy sprzedawać te kosmetyki. I po prostu są tacy, że chcemy jak najszybciej skończyć z tym i po prostu nie bawić się w to. Ja to tak odczytuję jej zachowanie, skoro tak grubo przeceniają te produkty. W międzyczasie jeszcze pojawiło się na przykład Łukasz Jemioł. Łukasz Jemioł, który wysłał do państwa Majewskich karteczkę, że jakby cieszymy się, że dołączacie do naszego teamu Fighter Team, do naszego teamu Fighter Team. I do... Team Fighter Team, okej. Okay. W końcu dzisiaj każdy z nas jest fighterem, dlatego powinniśmy walczyć razem. I jakieś po prostu pakunki piękne. I pakunki kreacja, piękne, czy coś innego. Tak. Ciekawe, ale... czy to są te, od których nie płacił VAT-u. No właśnie, to jest dosyć zabawne, bo Fighter Team, co to znaczy Fighter Team? Czy może taki, że nie płacisz podatku. I jesteś po prostu, masz problemy i tak jesteś z prawem. Super, i według Łukasza. I nie wiem, jakiś jesteś aresztowany, czy przesłuchiwany, jakieś były jakieś przecież chore akcje, o których zresztą mówiliśmy w przeszłości. Tutaj. Jeżeli to jest ten team, no to ja nie wiem, czy ja bym nie chciał być w takim do niego teamie. Należeć i jeszcze udostępniać, że ktoś taki nam wysyła. W ogóle bycie w teamie z Łukaszem, ja miałem takie mech, chyba nie. No nie nawet mech, to jest po prostu skrajnie nieodpowiedzialne ze strony celebrytów, więc ja nie wiem, dlaczego oni biorą w tym udział i to dają, prawda. Że nie wiedzą, o co chodzi. To prawda. No a tymczasem w teamie Skin79 pojawiła tak? się no, pani Roxy Carbon, czyli pani... No, tam wiesz, węgiel po prostu. Po polsku, po śląsku. Tak. Która została teraz twarzą, nie wiem, cerą powiedzmy Skin79 i sobie testuje ich kosmetyki. Oznacza, ale nie Dane. Tak, post chyba jest sponsorowany, chociaż nie widzę tutaj żadnej adnotacji. Poza tym, że jest oznaczona marka, ale... I info o zniżkach, promocjach. I o zniżkach, ale nie widzę tutaj... Nie, no na pewno to nie jest promocyjne. To jest taki klasyczny post, który zawsze sobie ktoś wstawia, tak. Wiecie, na co dzień. Polecamy jednak celebryci oznaczać posty sponsorowane, ponieważ gdy dobierze się do was naprawdę jakiś urząd i się za was weźmie, to będziecie mieli naprawdę trochę przesrane. Niezręczne, jakby o co tu chodzi? Nie wiem, żenujące. I o co tu chodzi? No właśnie, najlepsze jest to, że nie wiadomo o co chodzi. Właśnie, bo nikt nie chce powiedzieć tak. Właściwie o co tu chodzi, od czego doszło. Mnóstwo teorii. Ja powiem tak. Tak. Dwie moje jakby ulubione? Takie ulubione. Może powiedzieć ulubione. Po pierwsze, że marka Skin79 wykorzystała ręce Marity tak. w jednym z jakby postów sponsorowanych, tak. Który się pojawił na stories, teraz go widzicie.
I tutaj widać definitywnie ręce Merity, bo to są jej tatuaże i tak dalej. I to nie są kosmetyki Dane Beauty, tylko jest to linia Skin 79, jakby regularne ich produkty. Także i ona, i była jedna teoria, że ona się o to wkurzyła, że jakby wykorzystali i tak dalej. Druga moja teoria jest to, że ponoć Merita chciała, żeby te kosmetyki miały certyfikaty, że nie są testowane na zwierzęta, a Skin 79 ponoć nie ma takich certyfikatów, więc jakby tutaj mieli się pożerać. To są takie dwie teorie, które ja zapamiętam. Ale zapominasz, oczywiście ja nie mówię, że taka teoria, te teorie nie mają sensu, no. Ale musimy pamiętać o tym, że zakończenie współpracy wyszło z ich strony. Z ich strony. Więc ja na przykład też mógłbym taką wysnuć teorię, że po prostu minął jakiś czas, powiedzmy rok, ponieważ wydaje mi się, że mniej więcej mija rok od zawarcia tej umowy, tak się składa, a wydaje mi się, że ta umowa była na 2 lata i po prostu Merita chciała może ugrać więcej i renegocjować umowę, zmienić ją w trakcie, a oni się na to nie zgodzili, dzięki czemu doszło do tego rozwiązania. Bo jakby nie sądzę, aby jakieś zmiany zaszły wśród tych kosmetyków, które już powstały, tak? Jakby oni się na coś zdecydowali, te kosmetyki powstały, przez rok wszyscy byli szczęśliwi, obie strony były szczęśliwe, że te kosmetyki są, i nie tylko obie strony, ponieważ mnóstwo dookoła tej afery jeszcze było komentarzy, które ja czytałem, ich było naprawdę mnóstwo, od osób, które stosowały te kosmetyki i były zadowolone z nich. Albo jeszcze ostateczna teoria jest taka też może podobna jak ta poprzednia, że po prostu jeżeli zbliża się okres, powiedzmy, a rok to jest taki okres, że już zaczyna się negocjować, tak. Jakieś podnosić, nie wiem, kwestie, co dalej, tak? Bo też muszą jakieś produkcje ruszyć i po prostu może Skin powiedział, że jakby fajnie, dzięki Dane za współpracę, ale nie jesteśmy zainteresowani z jakichś, nie wiem, jakiegokolwiek powodu. Chcemy na przykład z panią Roxy Węgiel współpracować i dziękujemy. Ona w takiej sytuacji się wkurzyła i stwierdziła, oho, skoro nie chcecie ze mną już współpracować w przyszłości, to ja w takim razie już kończę teraz, będę pierwsza. Zabieram z piaskownicy i nie skończymy współpracy za rok czy za 5 miesięcy, tylko teraz i na moich warunkach. Merita zapowiedziała, że teraz będzie pracują nad wznowieniem produkcji i ruszeniem na własną rękę. No, myślę, że to nie może być ryzykowne i kosztowne. Myślę, że to jest jakby na maksa kosztowne. Jakby to było takie proste, to myślę, że każdy by sobie to robił. Ale ja tam życzę powodzenia, bo skoro była jakaś tam grono odbiorców, którzy naprawdę nawet w tym momencie teraz dramy mocno chwalili jakieś tam poszczególne produkty z tej serii, no to może nie, jest, no wiesz, no, jeżeli się tak, dzieje. Tak, a jak nie, to nie. A my będziemy się przyglądać. Wiadomo, i zawsze. Pamiętajcie, taki morał chyba dla wszystkich, czytamy umowy i na co się godzimy, bo później się okaże, że podpisaliśmy umowę jak ja na telefon, a po prostu okazało się tam, że wiecie, sprzedałem własną matkę. No tak było. Już prawie tak się wydarzyło, ale to jest na inną historię. Tak było. A tymczasem się żegnamy, co? No i tak, no a co? No. Pa! Dzięki, pa!